Skoro wywołałeś Giancarlo Fisichella, to powiedzcie panowie, na czym polega fenomen Force India? Skąd taka eksplozja nagle formy właśnie tego weterana formuje? Magiczny motorhome być może. W Force India no, było troszkę uśmieszku w padoku podczas Grand Prix Belgii, zamiast takiego bardzo wystawnego, luksusowego, przeszklonego pomieszczenia gościnnego dla członków zespołu, dla kierowców i dla zaproszonych dziennikarzy. No, ustawili sobie taką naczepę ciężarówki z jakimiś tam namiotami podoczepianymi z boku. Oficjalny powód był taki, że po prostu nie zdążyli na czas wszystkiego złożyć po wyścigu w Walencji i przywieźć do Spa. No, mocno naciągane tłumaczenie, biorąc pod uwagę to, że McLaren i Ferrari bez problemu sobie poradziły z dużo bardziej wystawnymi, większymi pałacami padokowymi, jak to się nazywa. Prawdziwy powód mógł być taki, że Force India nie rozliczyło się do końca z wykonawcą tego swojego jakby oryginalnego motorhome. Już były w czasie Grand Prix Niemiec próby przejęcia przez policję i prawników właśnie tego spornego motorhome'u. Belgia, wiadomo, dosyć blisko do Niemiec, także mundurowi mogliby tutaj się wybrać z wycieczką do padoku, tak więc na wszelki wypadek dmuchano na zimne, postawiono taką starańką, archaiczną konstrukcję i to mogło przynieść po prostu szczęście zespołowi. A tak na poważnie to widać od paru wyścigów coraz większe kroki naprzód w wykonaniu tego zespołu, kolejne poprawki. No i także, tak jak w przypadku BMW Sauber, tutaj chyba charakterystyka toru też bardzo podpasowała tym samochodom. Samochody Force India generalnie były bardzo szybkie na prostych. Robert twierdzi, że no już od dłuższego czasu mówił, tak, że Force India jest szybsze, tylko że nie byli w stanie jakby złożyć wszystkiego do kupy i wykorzystać w pełni tej przewagi. I teraz na tym torze, który nie odpowiadał, to się udało. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o zespół Force India i te właśnie kwestie motorhome'u, to też mówi się w padoku, że zespół jest w trudnej sytuacji, że to może być kolejna ekipa, która odpadnie z Formuły 1 po tym sezonie, ponieważ mają potężne problemy finansowe. O tym jakby jeszcze chyba nikt tak naprawdę nie pisał dokładnie, więc no, trudno jeszcze bardziej wejść w detal. Natomiast są takie głosy, że generalnie Team Force India to jest kolejna ekipa zagrożona odpadnięciem z Formuły 1. To na koniec powiedzcie jeszcze o sprawie, tak zwanej sprawie singapurskiej. FIA wszczęła śledztwo w sprawie wydarzeń z ubiegłego sezonu jeszcze. Co może grozić teamowi Renault? Praktycznie wszystko. Od drobnego upomnienia, takiego jakby klapsika po łapkach, po tak naprawdę wykluczenie z kilku wyścigów, wykluczenie z Mistrzostw Świata tak naprawdę z któregoś z sezonów, albo z 2008 jakby karą wstecz, albo z tego obecnego. No, trzeba przyznać, że tutaj Nelsinho Piquet znowu otworzył usta i powiedział coś, co chyba nie powinno ujrzeć światła dziennego. Już wcześniej widzieliśmy po jego rozstaniu z zespołem Renault, że Brazylijczyk potrafi powiedzieć bardzo dużo, niekoniecznie zyskując sobie przez to popularność w środowisku Formuły 1. Na pewno ta sytuacja jakby nie jest korzystna dla nikogo, na pewno dla samego zespołu Renault, także i dla samego Piqueta, który prawdopodobnie także no, będzie mu trudno uniknąć jakichś tam sankcji. To, co powiedział Bernie Ecclestone, no, trudno uniewinnić człowieka, który poszedł obrać bank i potem mówi w czasie przesłuchania w sądzie, że no to Bernie Ecclestone mi kazał. Tutaj Piquet też jakby nie był bez winy, powiedzmy, mógł po prostu nie zrobić tego, co teraz jest oskarżane o to, że specjalnie rozbił samochód, powodując neutralizację, która podarowała zwycięstwo jego koledze z zespołu. No ja powiem szczerze, ja na przykład Piqueta bardzo polubiłem po tym odejściu z Formuły 1, dlatego że no, ta szczerość, którą wykazuje, jest bardzo wyjątkowa. Bardzo niewielu kierowców mówi szczerze na temat tego, co się dzieje w zespołach i co się działo. Natomiast jakby tak spojrzeć na przekrój ostatnich lat, szczególnie w ekipie Renault i kierowców Flavia Briatorego, wydaje mi się, że wielu zawodników miałby wiele do powiedzenia na ten temat i ja uważam na przykład, że dzięki temu, co mówi Piquet, fani mają szansę dostrzeżenia tych rzeczy, które za fasadą znikają, tych rzeczy, o których się ewentualnie mówi w padoku, ale o których nikt nie ma odwagi mówić otwarcie, no bo niestety Formuła 1 nie jest takim sportem, jak się wielu osób wydaje, czystym i głównie opartym na rywalizacji, na ewentualnie biznesie i tak dalej. To jest sport, w którym są zjawiska, o których większość osób po prostu nie mówi. Te rzeczy, o których pisał Piquet w swoim liście, to jak był traktowany przez Briatorego, o tej nierówności, o tym, że nie miał takich szczęścia jak Alonso i tak dalej. Takie rzeczy się dzieją na co dzień w wielu ekipach i od dawna ten sport taki był, taki jest i taki będzie. I to nie tylko w Formule 1, ale i w innych seriach. Po prostu Piquet odsłania nam tak naprawdę fragment tego świata. Natomiast myślę, że warto jeszcze skupić się na samej Grand Prix Singapuru, bo faktycznie w tym coś jest. Tak? Jest kilka takich przesłanek, które pokazują, że faktycznie był to dziwny zbieg okoliczności. Gruby mini-śmiszyte generalnie. Był to gruby mini-śmiszyte, bo
pierwszy fakt, tak? Piquet rozbił się w momencie najbardziej dogodnym dla Alonso, tak? Ale to może być zbieg okoliczności, no bo ostatecznie tak już się zdarzają. Natomiast to, no, co warto zwrócić uwagę, to strategia, na jakiej był Alonso w tym wyścigu. Przypomnijmy, że Alonso startował wtedy z 15 pozycji, bo miał problemy w kwalifikacjach, jechał daleko i miał w zbiorniku paliwa najmniej benzyny ze wszystkich kierowców, nawet z tych, którzy weszli do pierwszej, do finałowej kwalifikacji. I teoretycznie wtedy oni zazwyczaj mają najmniej paliwa. Miał mniej nawet niż oni, podczas gdy ktoś startuje daleko z tyłu na torze, na którym nie można wyprzedzać, to co robi, to tankuje o wiele większą ilość paliwa, żeby po prostu tym tempem i zostając na torze, żeby nadrobić lokaty, więc to było zupełnie naturalne, że nagle Alonso przyjmie strategię pit stopu na 12 okrążeniu tylko. I potem zaraz po tym 12, boom, neutralizacja, idealna sytuacja dla Alonso, dzięki niej wyszedł na prowadzenie i wygrał wyścig. No więc no, jest to sytuacja bardzo wątpliwa faktycznie. No i zobaczymy, co zdecyduje FIA, jakie zapadną decyzje w tej sprawie, ale myślę, że jest to taki kolejny wielki skandal Formuły 1.